Poseł o pomyśle Czarnka, wychowanie, ale fizyczne. Poseł Norbert Kaczmarczyk komentuje pomysły Przemysława Czarnka w sprawie WDŻ. Priorytetem powinno być wychowanie, ale fizyczne, ocenił w debacie dnia na antenie Polsat News poseł Solidarnej Polski Norbert Kaczmarczyk. Odniósł się do uznania wychowania do życia w rodzinie za jeden z priorytetów polityki oświatowej na przyszły rok szkolny. To nowy pomysł resortu kierowanego przez Przemysława Czarnka. Wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021-2022, zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Według niego, nauczyciele WDŻ muszą zyskać jeszcze większą rangę i wagę. Postawiłbym na wychowanie fizyczne. Myślę, że priorytetem powinno być wychowanie, ale fizyczne. Mówi się o problemach psychicznych, te problemy mogłyby być zażegnane przez zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego. Wiem, że może brzmi to bardzo prosto, ale wielu specjalistów mówi, że tego ruchu nam brakuje również przez obostrzenia, przekonywał poseł Solidarnej Polski Norbert Kaczmarczyk. Jego zdaniem, młodzież w szybszy sposób zregenerowałaby się po edukacji zdalnej i wróciłaby nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej. Gdybym ja był ministrem edukacji, to postawiłbym na wychowanie fizyczne, podsumował Kaczmarczyk. Kryzys psychiczny można rozwiązać poprzez pracę z terapeutą. Bardzo bym chciała, żeby pan minister dostrzegł rzeczywiste problemy dzieci i młodzieży, o których wspomniał pan poseł, czyli kryzys psychiczny, w którym znalazły się nasze dzieci, przyznała Dorota Łoboda, warszawska radna. Natomiast kompletnie nie zgadzam się z zaproponowanym przez pana posła rozwiązaniem, oczywiście nie negując potrzeby zajęć WF. Nie możemy powtarzać poważnych przekłamań, które łączą ruch na świeżym powietrzu z cudownym uzdrowieniem kryzysu psychicznego. Kryzys można rozwiązać poprzez pracę z terapeutą, przekonywała. Pomysł ministra edukacji krytycznie ocenił również szef ZNP Sławomir Broniarz. Przygotowanie do życia w rodzinie nie jest prowadzone przez specjalistów. Wniosek jest prozaiczny, jest jeszcze 10 etatów dobrej synekury nieobsadzonych przez kolegów ministra, ocenił. Mimo zaproszenia do programu nie wziął w nim udziału żaden z przedstawicieli resortu edukacji.